kiedy chcesz powiedzieć, że tańczysz, bo po prostu lubisz tańczyć i robisz to regularnie, użyjesz czasu present simple, czyli czasu teraźniejszego, prostego. I czasu present simple używamy, kiedy chcemy właśnie powiedzieć, że jakaś czynność się powtarza regularnie, co jakiś czas. To jak powiesz, ja Często tańczę? I often dance. Ja często tańczę. I often dance. A jak zadać pytanie w czasie present simple? Tutaj musimy użyć tak zwanego czasownika pomocniczego. Do. I użyć go na początku zdania: Czy ja często tańczę? Do I often dance? Czy ja często tańczę? Do I often dance? A jak powiesz, ja nie tańczę często? Albo po prostu w ogóle nie tańczę. Ja nie tańczę, bo nie lubię, nie sprawia mi tu przyjemności, nie umiem tańczyć. Tu też użyjesz czasownika pomocniczego do, ale w formie przeczenia. Czyli do do należy dodać not i w skrócie wyjdzie don't. Ja nie tańczę. I don't dance. Ja nie tańczę. I don't dance. To powiedz teraz, Ty czasami pływasz? You sometimes swim. Ty czasami pływasz? You sometimes swim. A jak powiesz, czy ty pływasz? Do you swim? Czy ty pływasz? Do you swim? To teraz użyj przeczenia i powiedz. Ty nie pływasz. You don't swim. Ty nie pływasz. You don't swim.